Jedna z propozycji to są korepetycje z Idą, czyli ten film, który teraz ma szansę zdobyć Oscara, jeden z lepszych polskich filmów ostatnich lat, będzie analizowany, widzowie, maturzyści będą mogli się w niego zagłębić, a pomagać im w tym będzie dr Marta Tomczok, która pomoże im właściwie przygotować się niejako do matury, która no niestety dla niektórych już za niedługo. No ale to jest bardzo fajna propozycja z tego względu, że jednak nowa oferta edukacyjna proponuje wykorzystywanie dzieł kultury nie tylko w postaci książkowej, literackiej, ale także właśnie w postaci filmów, które jednak dla kultury są dosyć też istotne. Dla każdej grupy wiekowej coś macie, również dla gimnazjalistów. Tak, 13 w piątek od godziny 18 odbywać się będzie wieczór z kinem, który skupia się wokół tematu buntu. Więc będzie dziewczynka w trampkach, która w ramach swojego buntu nosi trampki. Będą królowie lata, którzy w ramach buntu wyprowadzają się do lasu, organizują sobie tam życie. A także będą trzy dziewczynki, które w ramach buntu zakładają kapelę punkową. To są filmy właśnie od godziny 18 do godziny 22, gdzie rozpoczyna się właśnie ostatni seans, czyli Królowie Lata. Natomiast jeśli ktoś będzie zainteresowany z młodych odbiorców jeszcze porozmawianiem o tych filmach, w tym momencie zapraszamy do naszej Amok Cafe, gdzie Justyna Bizoń będzie moderowała rozmowę, dyskusję, pytała o wrażenia młodych odbiorców na temat tych filmów. Będziemy puszczali filmy, które z rzadka jednak goszczą na naszych ekranach w Polsce. Jest to kino młodzieżowe, festiwalowe, europejskie o różnej tematyce, więc będziemy się zamieniać w superbohaterów, superbohater Chłopiec Mrówka. Będziemy oglądali wspaniałą animację o człowieku, który z Księżyca znalazł się na Ziemi. No niestety to pociągnęło za sobą drobne perypetie, zarówno dla niego samego, jak i dla milionów dzieciaków na całym świecie, ponieważ jeśli nie ma człowieka z Księżyca na Księżycu, to one niestety nie mogą zasnąć. Będzie też bardzo fajna propozycja w postaci Feliksa. Felix to chłopiec, którego pragnieniem jest zostać saksofonistą, jak to było w przypadku jego ojca. Niestety matka uważa, że to nie jest najlepszy pomysł, no ale na tym zasadza się cała dynamika filmu, jak przekonać matkę, żeby móc spokojnie sobie grać na upragnionym saksofonie.